Ta rano spać nie możesz, wstaniesz, kap cię włożyć. 15 lat temu zrodził się pomysł zrobienia koncertu niezwykłego. Takiego koncertu, który pokaże potencjał młodych artystów, ale i też trochę oderwie nas od otaczającej rzeczywistości muzycznej. Tak właśnie rodziły się Szepty Turia. Pomysł powstał w ówczesnym Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, dzisiejszym Czarniejskim Centrum Kultury, a nazwę wymyślił Sylwek Kaczmarski. Pomysł na nazwę imprezy powstał spontanicznie. Nazwa miała inspirować do skojarzeń ze sferą delikatności, subtelności, wrażliwości i, co bardzo ważne, cykliczności, stąd końcówka nazwy Turia. Nazwa sama w sobie miała prowokować odbiorcę do poszukiwania jej znaczenia jako słowa. Miała skłonić do refleksji nad formą interpretacji. Czy to ta Szepty Turia, czy to też te Szepty Turia. Jakie były początki? Jak zawsze trudne. Na początku była to impreza o charakterze poezji śpiewanej. Nawet zdarzyło mi się kilka razy grać na gitarze, czego na pewno dzisiaj już bym nie zrobił. Dziś Szepty Turia to próba pokazania muzyki alternatywnej, oderwanej od tego, czym jesteśmy bombardowani w radio i telewizji. Dziś Szepty Turia to spotkania wspaniałych muzyków, wspaniałych wokalistów. To 15 lat doświadczeń, to 15 lat tradycji związanej z Czarniejskim Centrum Kultury. Usłyszymy najciekawsze spośród kilkuset utworów, najlepszych spośród kilkuset muzyków i wokalistów, którzy zaistnieli w ciągu 15 lat na czarnieńskiej scenie muzycznej. No i oczywiście tradycyjnie dużo dobrego grania. 15. jubileuszowy koncert Szepty Turia 9 listopada, sala klubu batalionowego, godzina 18. Zapraszamy.